Moi drodzy, i zaczynamy grę, czy też w sumie półfinał numer 2. Półfinale numer 1, Mardex został zwycięzcą i awansował do finału, a w półfinale numer 2, o, finał zmierzy się Bartkun z Kulą z Maka. Tak jak widzimy, Kula z Maka zaczyna od agrodruida, przepraszam, agropaladyna, z rozdaniem całkiem ciekawym. Jest to prawda Hellfire u Bartkuna, który gra chyba Q-blokiem, tak myślę. I ten Hellfire na pewno tutaj będzie pomocny, aczkolwiek póki co Kula z Maka w pierwszej turze prawa obrończyni, w drugiej Wilkor Alfa, w trzeciej wezwanie do boju, w czwartej wezwanie do boju. No i to wygląda dosyć dobrze dla Palladyna w tym momencie. Zobaczymy, jak sobie z tym Bartkun poradzi. Jeszcze Boska Łaska, która też no tutaj na pewno po wysypaniu się z tych kart będzie przydatna. Nie ma co ukrywać, że tak się stanie. U Bartkuna w tej chwili no jedynie Hero Power wchodzi w grę, nic raczej innego nie zostanie zagrane. Jest już sześcian, aczkolwiek ten sześcian no raczej teraz super przydatny nie będzie. Tym bardziej, że u Palladyna pojawiają się trzy kreaturki z deku, zobaczmy jeszcze jakie. Pirat, Wilkor i Argent Squire. Całkiem niezły zestaw, chociaż Pirat zostanie zabity, czy wszystko zostanie zabite? Nie, wszystko zostanie zabite piekielnym ogniem, poza oczywiście Giermkiem Argentu, który ma boską tarczę. No i teraz mamy drugą porcję jednostek, chyba że Kula zdecyduje się zagrać do żołnierza, na przykład z Hero Power albo z prawą obrończynią. Dokładnie tak się dzieje, chociaż tutaj osobiście zagrałbym chyba jednak Hero Power. Tak, żeby grać pod mana curve i żeby wykorzystać tą turę do zagrania po prostu 1-1 z Hero Power, a w następnej turze wezwanie do boju plus ta prawa obrączyni. To jest tak moim zdaniem takie fajne zagranie, aczkolwiek to też jest jak najbardziej spoko. I zobaczmy, co Bartkun zdecyduje się zrobić. Mortal Coil. Szczerze powiedziawszy, trochę mnie to dziwi. Tutaj jednak ten Mortal Coil nie ma jakiegoś większego znaczenia i chyba jednak Mountain Gianta wolałbym osobiście zagrać. Natomiast Bartkun zdecydował się na takie zagranie, no bardziej pasywne można powiedzieć. I czemu się to opłaci? Zaraz się przekonamy. Jest drugi nożownik na stole. Jest kaprawe oczko, więc trochę tych obrażeń zostanie zadanych przez samych nożowników. Kaprawe oczko sprowadza Warlocka na 11 punktów życia. No i teraz pytanie, czy Bartkun jest w stanie się przed tym jakkolwiek obronić? Jest śmiertelny wir w 2-1. Tutaj część jednostek być może uda się zabić, ale i tak jest Leroy, który może być tutaj śmiertelny dla Bartkuna. Jeżeli zostanie zagrana czaszka Manarin, to raczej nie ma tej opcji, żeby Warlock tą turę przeżył, ale jest zagrany ametystowy odłamek mocy. Heal do 14 i w tym momencie mamy 11, tak 11 obrażeń. Więc jeszcze Litala, przecież o Litalu nie ma mowy. Dark Królów. Mi się osobiście tutaj bardzo podoba Dark Królów. Co prawda, granie go na gościa z Divan 7 prowokacją może spowodować wystaniem duszy tejże jednostce. Znaczy, zagraniem po prostu karty wystanie duszy, żeby nie było, że będziemy tutaj jakieś dusze wysysali. Ale to i tak jest spoko zagranie, bo wystanie duszy to cała tura tak naprawdę Warlocka. Jest kolejny odłamek mocy, ale ten odłamek, no tutaj wiele sytuacji nie zmieni, tak myślę. Faceless. Faceless na 5-5 prowokacja Divine Shield. To jest całkiem spoko opcja, natomiast i tak Kula z Maka ma Lethal przy pomocy Leroya. Znaczy w sumie jakiejkolwiek kreatury i Hero Power tak naprawdę. Tak więc mamy 1-0 dla Kuli z Maka, moi drodzy. Hopla. I czekamy na kolejną gierkę. A ja się aż kawki muszę napić. Z wrażenia. A, jeszcze kamerę sobie wyłączyłem. No patrzcie, o. Pojawiam się i znikam. Taka rola magika. Chociaż rola magika była inna. Dobrze, mamy kolejną grę. Bartkun kolejnym kontrolnym deckiem, Highlander Priestem. Natomiast Kula z Maka, agro paladynem
w dalszym ciągu, ponieważ gramy w formacie Last Hero Standing, czyli wygrany deck zostaje, przegrany deck odpada. Kto pierwszy wygra 3 gierki, ten wygrywa, lub kto pierwszy straci 3 deki, ten przegrywa. Znowu dwa razy wezwanie do boju, tym razem co prawda już trochę z gorszym startem kula z maka, natomiast czwarta i piąta tura wyglądają całkiem fajnie. Trzy jednostki na stół wrzucić to zawsze spoko opcja. U Bartku na test sytuacja nie najgorsza. O, Wiktor Alfa jeszcze, no proszę. U Bartku na test sytuacja nie najgorsza, bo jest obszarówka w postaci duchowego bicza, dzikiego pyromanty, jest kozakus, który też może dać obszarówkę, jest zaraza do heala, jest Dragon Fire Potion i przerażający krzyk. No, czyli zestaw czarów obszarowych u Bartkuna chyba w pełni. Jeszcze brakuje tylko Aukanaigi z kręgiem uzdrowiania. No to już byłaby przesada, tak myślę. W tym momencie nożownik i weteranka Acherusa wydają się być całkiem fajną opcją. A myślę, że coś takiego możemy zobaczyć. No co prawda to może striggerować tego dzikiego pyromantę do tego, żeby się pojawić na stole. Ale i tak zagranie z perspektywy Paladyna jest bardzo fajne. Tym bardziej, że w następnej turze, nawet jeżeli te kreatury zginą, to jest wyzwanie do boju. W międzyczasie u Bartkuna pojawił się Talnos. Tutaj na pewno Bartkun teraz może żałować, że duchowy bicz wykorzystał, bo z Talnosem jest to potężniejsze zakręcie o wiele. Po pierwsze obszarówka za 2, po drugie heal też raz 2. Więc no, troszkę więcej można zrobić na stole i przy okazji też troszkę więcej wyleczyć. Myślę, że Bartkun się tutaj szykuje do zagrania dzikiego pyromanty z monetą i chyba Hero Power, albo Talnosem. No w sumie może Talnosem bardziej niż Hero Power. Ewentualnie jeszcze mógłby skoinować teoretycznie Kozakusa, ale takie zagranie raczej nie najlepsze. Opcją jest też spasowanie tej tury z zagraniem Talnosa. Zagranie Talnosa, tylko tak w sumie po co? Tak się zastanawiam. Znaczy nie mówię oczywiście, że to jest złe zagranie. My zastanawiam się, co w następnej turze chce Bartkun zrobić. O tym się pewnie przekonamy za moment. Ale do dzikiego pyromanty ma tylko jeden spell. I ten jeden spell fakt faktem tutaj zrobi siekę dosyć mocną. No i chyba takie zagranie w takim wypadku zobaczymy. Jest jeszcze Velen? No czy Velen tutaj nie ma żadnego zdarzenia w tej chwili. W końcu. Okej, Kozakus i Podka za jeden. Jest obszarówka i dodatkowo jeszcze, no, wybór nie jest zbyt bogaty i zamrożenie chyba na jednego z tokenów, znaczy na jednego, jednego tokena. No i w tym momencie ten dziki pyromanta no, na wiele się nie przyda, no bo tutaj już nie ma za bardzo czarów Bartku w tym momencie na ręce. Jest jedynie wyczyszczony stół. No i teraz pytanie, czy kula z maka zdecyduje się na drugie wezwanie do boju. Ale wydaje mi się, że to nie ma żadnego powodu, żeby się nie zdecydować. Plus trade tego kozakusa. Trade albo może nawet i obrażenia w twarz. Teoretycznie święty błot i hero power też są opcje, albo boska łaska. Natomiast boską łaskę spokojnie można zagrać później, a teraz wezwanie do boju pojawia się. Pojawiają się na stole trzy kreatury. Majtek bez szarży, no a pozostałe dwie kreatury zanimowane, no bez jakichś rewelacyjnych efektów. Natomiast u Bartkuna pojawił się Mind Blast, który na pewno będzie przydatny po to, żeby sprzątnąć trzy kreatury z tego stołu, czwartą kreaturę obić, to jest zbyt Divine Shielda. No i w następnej turze jest Dragon Fire, jest przerażający okrzyk, więc opcji na czyszczenie stołu od tego momentu troszkę Priest ma. I zobaczymy, czy z tych opcji będzie chciał skorzystać. Póki co zagrany Święty Młot i Boska Łaska. Właśnie coś mi tutaj się nie zgadzało, ale już rozkminiam, co tutaj kula z maka planuje. Błogosławiony Młot z buffem plus 1 do ataku. Kolejna Boska Łaska, Wilkor, Leroy. No i w tym momencie, no kula z maka jest dosyć blisko tego, żeby ten meczyk wygrać. Jeżeli teraz zostanie, a raczej zostanie ten Giermek Argentu, to Blessing of Kings dla niego, plus jakiś Wilkor, to jest całkiem sporo obrażeń, plus Leroy w następnej turze, a może nawet w tej turze, chociaż tutaj chyba Litala nie ma. 6, 7, 8, 9, 10, 11, no naliczyłem 11 obrażeń, więc raczej nie widzę tej możliwości na Lital, ale Dark Królów, atak za 5, plus... Chociaż z młotem nie, z młotem też nie. Dark Królów, atak za 5, plus Wilkor, to byłoby już nawet za 6, plus Zagubieni w dżungli. Wyglądają całkiem sensownie. W następnej turze Leroy, albo z Boską Łaską, albo z młotkiem. No i ta gra dla Alladyna układa się całkiem nieźle, chociaż nie będzie Blessing of Kings. Co mnie osobiście trochę dziwi.
Czekam na rozkazy. Nawet powiedziałbym, że bardzo mnie to dziwi, że nie ma tego Blessing of King zagranego. W następnej turze nie ma opcji, żeby zagrać Leroya i Dark Królów, więc dzisiejcie tutaj dodatkowo jeszcze trochę obrażeń. Wydawało mi się całkiem spoko pomysłem, a w sumie nawet dalej mi się wydaje. A przynajmniej o wiele bardziej istotnym niż zagranie dodatkowego tokena 1 na 1 i zostawienie sobie dwóch punktów many. W szczególności, że jest boska łaska u Paladyna na ręce, więc też w następnej turze w następnych turach byłby w stanie Paladyn sobie uzupełnić rękę. Ale takiego zagrania nie mamy. 10 kart do końca u Paladyna. No i zobaczymy, co teraz się stanie. Leroy... jest takim raczej bizernym zagraniem, szczerze powiedziawszy. Tunelowy czerw, na którego Bartku no nie ma najlepszej odpowiedzi. Może oczywiście rzucić przerażający krzyk. Nawet nie wiem, czy nie będzie zmuszony. Nie, zagra po prostu Velena i wyleczy się za 4. No to też jest jakaś opcja tak naprawdę. 16 HP to całkiem spora ilość. Natomiast tutaj jest 15 obrażeń, więc brakuje jednego tak naprawdę kuli z maka w tej chwili, żeby wygrać tę gierkę. No ale tego obrażenia nie znajdzie. Przynajmniej nie wydaje mi się, żeby znalazł, bo mamy tak, 6 z Leroya, 11 plus to 15. No i właśnie o tym mówiłem, że gdyby ta karta została zagrana gdzieś tam wcześniej, to tutaj Bartkun miałby już 4 życia mniej. Można by zagrać Leroya chociażby z błogosławionym młotem i wtedy Lital byłby. Więc nie do końca rozumiem tą decyzję o zagraniu tego tokena kosztem Daru Królów. Póki co zagrany Dark Królów na Creepera i wytradowany Velen zostanie. To został już w sumie. Plus Boska Łaska po jedną kartę. No nie najlepsze zagranie. Już chyba wolałbym osobiście młotek zagrać, tak myślę. Nie jest ten młotek może jakiś super mega mocny, natomiast to zawsze jakieś obrażenia. Nie wiem dokładnie jaki jest build Paladyna, czy są tam dwa Dary Królów, ale jeżeli tak, to w następnej turze, jeżeli Kula stopdeckowałby Dark Królów, stopdeckował z drołu, to wtedy z Leroyem mógłby go zagrać. Młodsza inżynierka, pojawia się żywiołak, ale ten żywiołak nie zmienia tutaj za absolutnie nic. Bartkun no, może albo rzucić krzyk, albo wyciszenie na tego robala, albo go wyleczyć. A, i dobrać kartę, okej, okay, dobra. Trochę zgłupiałem. No to nie daje totalnie nic. No więc chyba w takim wypadku krzyk, no bo zostawienie kreatury, nie wiem, 5-4 albo 10-4, no nie jest najlepszym wyborem. No. Tak mi się wydaje, że tak powinno być. Jednak wyciszenie. Bartkun ma tutaj jaja. On się nie boi Leroya. Znaczy w sumie Leroy nie daje sam sobie Litala. To jest 5, 7, 13, więc brakuje i tak jednego. Z czego może być jeden damage? Z Wilkora, z weteranki Acherusa, z ostrza natchnienia. No w tym momencie już jest Lital. Co do punktu obrażeń, to jest 3, 6 i 5, co daje nam równe 14. I tym samym Kula z Maka wygrywa drugą gierkę i prowadzi już 2 do 0. Czyżby drugi półfinał też miał się skończyć wynikiem 3-0? No zaraz się przekonamy. Bo być może kolejna gra będzie ostatnią. Kula z Maka zostaje z Agropaladynem, natomiast Bartkun musi zmienić na swój ostatni deck. No i jeżeli Bartkun chce wygrać półfinał i awansować do finału, to ostatnim deckiem musiałby wygrać wszystkie 3 kolejne gierki. Natomiast Kula z Maka musi wygrać tylko jedną gierkę. W tym przypadku. No. Tak to wygląda. Mati nie chciał nagrać ani spływać deku, którym wbiłem wysokie rangi legendy, więc nie liczę, że nagra coś, czym ktoś wbił 10 rangę. Jak nie chciałem? Chciałem! Tylko możliwe, że zapomniałem. Może tak być. Witam i o zdrowie pytam. Witam, zdrowie jak najlepszym pożądalo. A my tymczasem mamy trzecią gierkę.
Bartkun tym razem w tempo Rogalem, z Kelesetem na ręce startowej i chyba widziałem gdzieś z plecy właśnie tutaj Mizygdą. Więc rozdanie u Bartkuna bardzo fajne. W następnej turze jest kapitan piratów, pluska prawe oczko 3-3 w takim układzie. W tym momencie ze strony Paladyna mamy prawą obrończynię i dwa tokeny 1-1. A no, coś to zawsze tam jest. Szczególnie, że jest tunelowy czerw. O, nawet po drugiej stronie też się pojawił. Więc no tutaj te czerwie wyjdą raczej ekstremalnie szybko, tak bym strzelał. Że też w sumie stawiał. Kaprawe oczko. No, taki mało szczęśliwy draw. Chociaż z drugiej strony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, kaprawe oczko, token i czerw tak naprawdę ze strony Paladyna może być w tej turze zagrane. Z tym, że u Bartkuna też kaprawy. Może kaprawy czerw. Też czerw może wyjść za zero, aczkolwiek. Aha, dobra, w ten sposób. No okej, spoko. Tutaj wolał kapitana zabić niż dwie pozostałe kreatury. Nie wiem. Znaczy nie, w sobie to biorę. Chociaż i tak to kaprawe oczko było bite i tak było dwa życia, tak jak teraz. Nie wiem, wydaje mi się, że ja bym chyba wolał. Chociaż z drugiej strony patrzę na to, że to tempo Rogal, który ma jeszcze tam paru piratów w deku, no to faktycznie ten kapitan wydaje się być lepszym targetem. No w każdym razie tunelowy czerw zostaje zabity. Ze strony Bartkuna pojawia się jego tunelowy czerw i to nawet z buffem +1/+1, plus świetlik, plus żywiołak. Więc stół po stronie Rogala jest bardzo, bardzo mocny. No i tutaj chyba będziemy tą gierkę powoli kończyli, jeżeli Kula z Baka nie będzie miał genialnych top decków, a to raczej genialnym top deckiem nie jest. Token plus dwie kreatury 2-1 i ewentualny jeden buff +1 do ataku. Kontra 2-3-1-2, dagger i 6-6. Postawiam jednak na to górno przejść stołu w tym wypadku. Tutaj bez większych problemów Bartkun wytraduje wszystkie te kreatury, dorzucając smoka na stół. No smoka, smoka, spokojny smoka. Jednak skazani na Saronic? Ja bym osobiście nagrał smoka, żeby w następnej turze zagrać skazani na Saronic z Hero Power. Natomiast Bartkun decyduje się na dogranie po prostu większej ilości kreatur. Jest święty młod, ale ten święty młod nie robi nic. Oczywiście token może się pojawić i dostać prowokację, ale to niewiele zmienia, bo i tak Bartkun tutaj ma bardzo dużą przewagę. Oczywiście jest możliwe, że Kula wróci do tej gry, ale no, znaczy tak w sumie to nie jestem pewien, czy jest możliwe. Jaki draw musiałby tutaj mieć Paladyn, żeby coś z tego wyszło, to nie wiem, przyznam się szczerze. Tym bardziej, że teraz dołącza do ekipy kobaltowy z Gubołuc, w następnej górze Kościana Mara. No i to... te statystyki tych kreatur u Bartkuna będą naprawdę kolosalne w następnej turze. Znaczy w następnej turze to ma Lital, więc może nie aż tak kolosalne. Znaczy teoretycznie może tutaj jeszcze zagrać Tanima. Ale się na to nie decyduje, się poddaje po prostu. Kula z Maka i tym samym mamy 2-1, więc będziemy mieli powtórki z pierwszego półfinału. Natomiast mieliśmy do turbo szybką grę. Nie ma co ukrywać. Co tam czaty się dzieje? Jakie są zasady zmiany decków? Gramy w formacie Last Hero Standing. Last Hero Standing, czyli w tym drugim formacie, który jest nieco bardziej... Znaczy może, w tym drugim formacie, który jest nieco mniej popularny od Conquestu. Zasady są takie, że gracz, który wygrywa deckiem, musi z tym deckiem zostać, a gracz, który przegrywa jakimś deckiem, nie może już tego decku wybrać. Czyli po prostu wygrywając swoją talią z przeciwnikiem, eliminujemy ten jego deck i swoim deckiem musimy grać, dopóki on nie zostanie wyeliminowany. I przegrywa ten zawodnik, który pierwszy straci wszystkie deki, czyli no, przegra trzy gry, prawda? Jest to troszkę inny format od Conquestu. W Conquestie mamy tak, że jak ktoś wygra, to już nie może grać tym deckiem, a tutaj jak ktoś wygra, to musi grać tym deckiem, dopóki nie przegra. To jest taki pierwszy format, który w ogóle był w Hearthstone. Dobrze, póki co mamy czwartą grę. Kula z Maka tym razem agrodruidem. Bartkun oczywiście według tego, co powiedziałem przed chwilą, tempo Rogalem. No i zobaczymy, kto się tutaj okaże mocniejszy. Prowokacja oczywiście 1-5 plus brak trade'u. No w sumie to nie jest agrodruid, więc można ewentualnie tego świetlika zostawić. Tym bardziej, że w następnej turze Kula z Maka może zagrać kreaturę w postaci Wilkora Alfy plus Naglotosu i zabić tak naprawdę tego świetlika dowolną kreaturką. No i zobaczymy, co teraz Bartkun zrobi. Podejrzewam, że będzie to agent WW zagrany w 1-2. Tak strzelam.
żeby pozbyć się tutaj kreatur. Grając z nagrod druida, oczywiście trzeba pamiętać o tym, że najważniejszą rzeczą jest nie dać mu zbudować stołu, czyli staramy się tradeować wszystko tak naprawdę, co tylko zagrywa. No i tutaj wydaje mi się, że dalej Wilkor Alfa ze znakiem Lotosu jest fajnym zagraniem. Gramy Wilkora oczywiście w środek, bufujemy +1+1, kreaturka 3-5 zabija agenta i kreaturka 3-2 zabija 1-1. Że teoretycznie to 1-1 można zostać. A, tak to zrobimy. Okej. Okay. Kula z maka woli poświęcić kaprawe oczko. Ja bym chyba troszkę je oszczędził. Chociaż z drugiej strony, no wtedy ta prowokacja jest łatwiejsza do zabicia. Bo tak to no, mimo wszystko to jest prowokacja na chwilę obecną 3-4. Tam 2-4, zależy jak to patrzeć. No i dzięki temu prowokacja przeżyła. Straszliwy kret. Czy ten straszliwy kret coś tutaj zmienia? Wydaje mi się, że niezbyt wiele. Ale oczywiście zagrany zostanie. Tylko pytanie, co z mocą dziczy? No ale w momencie, w którym mamy 3 kreatury, no bardziej opłacalne jest zagrać +3/+3 niż 3-2 kreaturę. Więc wydaje mi się, że jednak zostanie tutaj stół zbufowany. Kapitan wytradowany. No i kula z maka z przewagą na bordzie. Spellstone druida? No można zabić nim Wilkora chociażby. Więc wydaje mi się, że jak najbardziej spoko opcja. No Kun raczej się nie przyda w tym matchupie. Myślę, że do 10 tury raczej nie dożyjemy. Znaczy nie doczekamy. Jest jaspinowy odłamek mocy zagrany, jeszcze żywiołaczek mały. No i w tym momencie idealny, prawie że moment na zagranie żywej many. Czy może moment nie jest idealny, ale patrząc na wszystkie możliwości do zagrania żywej many, w tej chwili jest naprawdę spoko opcją. No i tutaj oczywiście kula z maka nie traduje. Wie, że ma przewagę i to jego przeciwnik musi tradować. I tak naprawdę, czy jego przeciwnik jest w stanie coś tutaj zrobić? Jest w stanie zagrać czerwia za 2 many z double-stepem, ale nie zagrywa. I Bartkun tym samym przegrywa grę numer 4, a kula z maka wygrywa cały meczyk 3-1. I to właśnie on zagra w finale z Mardexem. Nie wiem, do czego nie mogę zapamiętać. Mardex. Nie wiem, kojarzy mi się bardzo z Mardok, z drużyny A. Okej, moi drodzy.